Jestem. No kochani, jak dobrze widzicie, jesteśmy dzisiaj na testach rowerów marki BMC. Na zjeździe za bardzo nie mówiłem, ogólnie nie będę dużo mówił, jeżeli będę zjeżdżał na luzie, bo piasta będzie wam zagłuszała mój głos. Jedziemy teraz pod Sobótką na jakieś ustronne miejsce, żeby wam troszeczkę poopowiadać o naszych wrażeniach z jazdy na danym rowerze. No jaki to rower, jaki model, no to pewnie już widzicie po tym charakterystycznym kokpicie czerwonym. Monia jedzie za mną. Na ten rower jest niestety dość duży popyt, więc mamy tylko godzinkę na porobienie zdjęć, na nagranie jakichś ujęć i tak naprawdę potestowanie roweru. Natomiast więcej czasu będziemy mieli na inny model. Organizatorem jest oczywiście BMC Lab Wrocław. No słuchajcie, troszeczkę muszę poczekać na Monikę, bo podnieciłem się, że tak powiem, na zjeździe. No bo ten rower nie chce jeździć wolno. Też mam takie wrażenie. Za chwilę zatrzymamy się, bo tutaj są fajne widoczki. Praktycznie mało ruchu. Jak widzicie, idealny asfalt. Także za chwilkę powiem wam o tej maszynie co nieco. Monika jedzie troszkę na za dużym rozmiarze, bo niestety model ten nie dojechał w rozmiarze 47, czyli górna rura 51 z hakiem. Jedzie na 51, czyli chyba 53 jest górna rura, także jest trochę wyłożona, troszeczkę się boi szybciej jechać, no ale później wskoczymy już na nasze odpowiednie rozmiary i na tamtych rowerach będziemy mieli też troszeczkę więcej czasu. Ale widoczki i asfalty do testu tego roweru są wręcz idealne. Oczywiście nie będę tutaj zaraz robił jakiejś recenzji po 40 minutach jazdy i 20 minut nagrywania filmu, ale opowiem wam o moich pierwszych wrażeniach. No bo ile pamiętam, ten rower kosztuje w granicach, uwaga, 50 tysięcy złotych. No hejka, tak jak wam wspominaliśmy na naszym blogu i na Instagramie, jesteśmy dzisiaj w Sobótce, proszę bardzo, tam widać Sobótkę, na testach rowerów BMC, organizatorem jest BMC Lab Wrocław. Zdecydowaliśmy się nagrywać właśnie GoPro, więc nie będzie jakichś fajnych zbliżeń, bo stoimy w pełnym słońcu i kompletnie na przykład na ekranie iPhone'a nie widać, co nagrywamy, także będziecie się musieli zadowolić jakością z GoPro. Mam nadzieję, że coś tam będzie widać. Pierwszym rowerem, jaki wpadł w nasze ręce, jest, znaczy pod nasz tyłek, tak naprawdę, BMC Team Machine SLR-01. To rower z tej wyższej półki, no bo kosztuje on normalnie w granicach 50 tysięcy złotych. Co możemy o nim powiedzieć? Mamy akurat na ten model tylko godzinkę. Troszeczkę to zajęło, zanim tutaj dojechaliśmy w to miejsce. Też nie znamy terenów tak naprawdę. Raz tu byliśmy w tamtym roku. Tak, raz tylko tutaj właśnie byliśmy. Monika właśnie trzyma rower, żeby się gdzieś nie przewrócił. No bo tutaj żadnych fajnych kilków nie znaleźliśmy. Same spróchniałe. Co wam mogę powiedzieć ja? No ten rower chce jeździć szybko, naprawdę chce jeździć szybko. To nie jest ta wersja aerodynamiczna, którą będziemy mieli za chwilkę, ale i tak na zjazdach, no chce się nim jechać szybko, bez dwóch zdań. Nie Monia? Jakie ty miałeś wrażenie? Tylko Monika jechała na troszkę za dużym rozmiarze, jej rozmiar leży za mną gdzieś. Moje wrażenia? No. Na pewno, mimo że jest za duży, i tak lepiej mi się na nim jeździ niż na moim Liwie.
Jest bardzo lekki, nawet go nie czuć w ręce i na podjazdach naprawdę leciutko się nim jedzie. Nawet jak miałam wyższe przełożenie i nie dostałam zawału. Więc naprawdę, naprawdę leciutko się jedzie i naprawdę szybko się rozpędza. Ja i tak hamuję praktycznie na całej drodze, bo no, boję się, szczerze mówiąc. I nie mam tutaj swoich dodatkowych hamulców. No właśnie, Monika ma tutaj największe porównanie, no bo ona jeździ jeszcze aluminiowym swoim Leafem. Wersją podstawową, najtańszą. Tak. To jest w ogóle przepaść między tymi rowerami. Ten rower, o ile dobrze pamiętam, waży 6,5 kg, także bardzo malutko. Moniki rower waży jakieś 10-11 kg. Podała mi na pewno gdzieś około 11 z tym wszystkim, co tam mam pomontowane. Tak. Znaczy ja tutaj wam ponagrywam GoPro, ale może za chwilkę spróbuję jeszcze ponagrywać jakieś ujęcia iPhone'em, bo fajne wtedy zbliżenia wychodzą. Ja się tutaj kręcę wokół tego roweru. No coś od razu rzuca w oczy. Brak jakichkolwiek kabli na wierzchu. Jest tak zwany zintegrowany kokpit. Zobaczcie, że wszystkie kable są pochowane w środku. Nic tu nam nie dynda. Nie ociera o ramę, nie? Która tak. Nie jest porysowana. Od razu jednego z chłopaków z BMC Lab Wrocław pytałem odnośnie tych podkładek, czy może być ich więcej. Fabrycznie jest ich więcej, tylko tutaj są już pościągane, zostawiona tylko jedna. Bo ja bym na pewno sobie podwyższył ten mostek, bo nie mam aż tak sportowych pleców. Sylwetki sportowe, żeby jechać praktycznie na samym dole tutaj. Także to się rzuca w oczy i rzuca się w oczy, a praktycznie w ucho. Bardzo, ale to naprawdę bardzo głośna piasta. No, jak... W sumie jakbyśmy nagrywali filmy, to nie wiem, czy mógłbyś nagrywać nie pedałując, bo nie wiem, czy byłoby cię słychać. Tak, byłby na pewno problem, bo bardzo głośno chodzi. Aczkolwiek mi się to podoba, bo podobno głośno piastę miałem w Rondorucie. Także mi się głośne piasty podobają jak najbardziej. Opowiadałem wam, że wszystkie kable są pochowane, ale chodziło mi tutaj oczywiście o przewody hydrauliczne do hamulców tarczowych, no bo jeszcze tarczowek bezprzewodowych nie wymyślili. Byłoby to dość raczej niebezpieczne. Oczywiście, jaki jest tu osprzęt, jest to SRAM, jak zwał, RED. Przód mamy 48x35, jak dobrze widzę. Oczywiście 12-rzędowa kaseta. No i tylna przyszłka też SRAM RED, również bezprzewodowa. Tutaj widać bateryjkę. Tutaj widać bateryjkę. Fajna sprawa, bo przełożenia, znaczy jeśli chodzi o trymowanie, to oczywiście jest to wszystko ustawiane, ale to robi się tak jakby za nas. Monika wcześniej wspominała, że wrzucała u siebie, jak jechała rowerem, biegi nie te, co trzeba, no bo tutaj troszeczkę, czy w sumie całkiem inaczej się zmienia przełożenia niż zwykłym Shimano. Tu wam chciałbym zademonstrować pracę przerzutki przedniej, bezprzewodowej, no daj Monia. Jest automatyczne trymowanie. No, słyszycie takie dociągnięcie? To jest to samo, co mieliśmy kiedyś na testach rowerów Treka, ale ogólnie naprawdę fajnie się to wszystko zmienia. Nie trzeba tak dużo myśleć nad tym. Ale trzeba się przyzwyczaić. Trzeba się przyzwyczaić. Tutaj mamy tylko dociśnięcie raz, to wrzucamy biegi w górę, czyli na cięższe. A tutaj mamy w dół. Czyli wrzucamy na biegi niższe, czyli te lżejsze. A wciskając dwa na raz, pokaż. Dwa na raz to jest zmiana przedniej przerzutki. No słuchajcie, nie możemy już wam za wiele poopowiadać. Jeszcze troszeczkę poopowiadam, jak będziemy jechać, bo czas już nam się powoli kończy. Niedługo chłopaki będą po nas dzwonić albo wzywać policję. Dobra, to lecimy dalej. Jeszcze na szybko jakieś ujęcia nagramy, bo słońce właśnie zaszło i widzę, że obraz jest dużo lepszy. Jest o wiele lepiej. Tak, chłodniej. Jedziemy dalej.
w porównaniu choćby do mojego Gianta TCR-a, no to czuć, nawet ja czuję, gdzie mój TCR waży około 8 kg, 8,3 czy 8,5. To w porównaniu do tego to i tak jest ciężki. Naprawdę tą różnicę kilograma, dwóch czuć, naprawdę czuć. A Monika to już w ogóle. Jedziemy teraz z powrotem, bo czas się kończy. Bierzemy tym razem maszyny Time Machine, czyli te już stricte aerodynamiczne. No i Monika będzie miała swój rozmiar w końcu. Będzie dużo pewniej jechała, bo jak widzicie, nawet się nie wpina w espedy i jedzie pętami. Co do sztywności, no to ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat tak naprawdę. Jak ten rower przyspiesza, no to wam tego nie pokażę, bo jestem świeżo po wypadku. Mam rozbite plecy i to mocno. I niestety jazda na stojąco i ciśnięcie watów w pedały, no sprawia mi niemały ból. Ale ta piasta jest cudowna. Ale tak jak Monika wspominała wcześniej, ciężko byłoby nagrywać odcinki z taką piastą, bo w większości słyszelibyście tylko jej hałas. Zdążyliśmy. Co ci mogę powiedzieć? Co ja ci mogę powiedzieć? Zapakować? Na rowerze. Jak z tym rozmiarem? Nie było tak źle? Znaczy, dało się jechać, aczkolwiek na dłuższej trasie pewnie. Tak. Ale się nie wpinała Monia. Nie miałam odwagi. Tak patrzyłem, właśnie piętami jechała, nie? No hejka, jest ze mną Konrad. Cześć, cześć. Z BMC Lab Wrocław. Ja wam troszeczkę opowiadałem o rowerze, ale takie na bardzo podstawowe informacje. A tutaj Konrad chciałby wam trochę przedstawić ten rower, czyli Team Machine SLR1. Troszeczkę z takiej bardziej technicznej strony. Tak jest. Mamy tutaj najwyższy model, jeśli chodzi o BMC. Na tym modelu ścigają się dwie grupy w Orturze. Oczywiście jest tutaj zintegrowany kokpit, razem kierownica z mostkiem, co daje bardzo dużą sztywność. Ja sam jeździłem wczoraj na tym rowerze i muszę przyznać, że mam niższy model, jeszcze nie z tą kierownicą. Odczuwa się tą różnicę dosyć mocno, jeśli chodzi o sztywność ramy, więc tutaj na pewno in plus nam to gra. Oczywiście wyposażony w najwyższy model SREMA RED, elektroniczny, żadnych kabli, dwa tylko przewody do hydrauliki. Tak, to jest właśnie najlepsze, tak, czyli nic nie widać. To jest bardzo fajne, a bardzo dobre hamulce, to też jakby w porównaniu, nie myślałem, że Force od SREMA jeszcze będzie się aż tak też różnił. No bardzo, niestety nie bardzo mam. Fajne. Force kiedyś kojarzyłem, nie, ale... Tych no, Reda, ale Reda ja nie. Mam aktualne przełożenie, bo sam jeżdżę teraz na Forsie i w porównaniu do Reda. Aha. Też kultura pracy tego SREMA jest bardzo fajna, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się na nim jechało. Do tego koła DT Swissy w tym modelu, są też już w tym roku modele na kołach Envy. Ciutkę droższe, tak jedyne 4000. Ciutkę. Tak, więc są już w wersji teamowej, jeśli chodzi o AG2R, białe, bardzo piękne rowery. Naprawdę, takim mógłbym jeździć. Więc, my jak jechaliśmy ci przerwę, to właśnie chodzi mi o głośność piasty. Tak. Mi się to akurat mega podoba. Wiem, że niektórzy tego nie lubią. Troszkę, wolą ciche. W sumie dla mnie troszkę za głośne, lekko. Bo jak nagrywaliśmy,
teraz jak jechaliśmy GoPro, to jak nie pedałowaliśmy, trzeba było cały czas pedałować, bo nie było słychać nic, co ja mówiłem do mikrofonu. Porsche dla mnie jest takie przyjemne to bardzo. Tutaj już jakby, a czy to kwestia bębenka bardziej niż tego, ale troszkę tutaj jest dla mnie nawet za głośno, ale ogólnie bardzo przyjemny to jest. No przyjemne, ale to jest też taki trochę pozytyw, ale no nie wiem, kto po ścieżce rowerowej wyjeździ takim rowerem. Tak, że słychać. Ale nie trzeba używać wtedy dzwonka. Wystarczy przestać pedałować, wszyscy schodzą z drogi. Zawsze jakieś plusy tego są, więc tutaj naprawdę można się w samych superlatywach wypowiadać. No dobra, słuchajcie, tu jeszcze jakieś takie ujęcia roweru wam pokażemy, ponagrywamy. Zaraz będziemy wsiadali na inny model, czyli Time Machine. Time Machine Road. Już wersja trochę szybsza, więc na podjazdach może trochę więcej siły, ale i z mojej perspektywy i z perspektyw osób, które dzisiaj też testowały, a na zjazdach tutaj niesamowicie szybki rower, nawet niektórzy się już bali zjeżdżać, bo bardzo szybko nabiera prędkości na tym rowerze właśnie też z KBK Asus, gdzie Comunicolo wygrywa sprinty, więc jakby samo przejście mówi, że jest rower naprawdę szybki. Coś w tym jest. Dobra, za chwilkę się jeszcze włączymy. Super, my jedziemy bardzo. Teraz na drugie rowerki. Wpadł jeszcze pod nasze zacne 4 litery rower szosowy aerodynamiczny od BMC, czyli nie Team Machine, tylko Time Machine. Jest trochę cięższy, chyba jest różnica 1,5 kg. No i to jest wyczuwalne, jak się go bierze do góry. Widzicie także tutaj wyższe stożki. Napęd jest ciut niższy, bo jest to SRAM Rival, ale zaengliszowałem znowu. No. Jakie są moje wrażenia z jazdy? Powiem wam szczerze, że na tym rowerze dużo przyjemniej mi się jechało. Mimo tego, że jest to rozmiar 54, dobrze, że nie wziąłem 56. Aczkolwiek jedzie mi się na nim wygodniej, chyba bardziej mi odpowiada jego geometria niż w przypadku Team Machine. Nie wiem na czym polega ta różnica, musiałbym mieć te dwa rowery obok siebie, żeby porównać geometrię, ale jest to rower naprawdę, dla mnie jest to rower lepszy, jeżeli miałbym taką sobie po prostu kupić, nie patrząc na jakieś tam parametry, czy jest to tam o sekundę szybszy, czy rower jest na przykład o te 1,5 kg cięższy. Nawet jakbym miał dostać taki rower za darmo, to nie chciałbym roweru tego za 50 tysięcy, tylko ten, który jest nawet dużo tańszy, szczerze mówiąc, nie? Chyba 20 parę tysięcy kosztuje, a tamten, którym jechaliśmy wcześniej, kosztuje w granicach 50 tysięcy, więc jest ogromna różnica. No jest. Monika jechała na tym rowerze dużo wolniej, wbrew pozorom, mimo tego, że jest to aerodynamiczny, ale Monika ma na to wytłumaczenie. Dla mnie w ogóle te rowery mają diabła w sobie. Bała się tych rowerów na zjazdach. No, wystarczy puścić hamulce i on się rozpędza w przeciągu kilku sekund do takiej prędkości, że ja na prostej, czyli swoim rowerem to w życiu bym nie osiągnęła, nawet nie wiem. No ostatnio właśnie jak zjeżdżaliśmy tam, jest taki zjazd zaraz, jak się z głównej drogi zjedzie. Ja zjechałem, potem patrzę, Moniki nie ma, sięgnąłem za telefon, zadzwoniłem, czy może jakiś wypadek, czy co, nie daj Boże. Nie, a się okazało, że Monika się bała nim jechać szybciej. Ja bym musiała po prostu mieć ten rower tydzień czasu i się z nim oswoić, tak osobiście sobie sama pojeździć, żeby nikomu krzywdy nie zrobić, bo pewnie ktoś by mi w tyłek wjechał. Ogólnie, no właśnie, to co do moich wrażeń, jest mi się ciężko wypowiedzieć. Wydaje mi się, że na tamtym rowerze, mimo że rama była większa, było mi wygodniej. Tutaj jest rama 47 i mam wrażenie, że jestem jakaś, nie wiem, wyciągnięta i zaraz wylecę za kierownicę. A przy hamowaniu czuję, aż mnie bije do przodu, więc może dlatego. Na pewno jest się dużo bardziej wyciągniętym na tym rowerze i to czuć. No jest inaczej. Ja bym na przykład chciała się przejechać na takiej samej ramie tutaj i wtedy mogłabym coś konkretniejszego powiedzieć, no bo mówię. Tak, bo wcześniej miała Monika większy rozmiar ramy, bo niestety na testy nie było Team Machine'ów w rozmiarze 47. Tylko Time Machine były 47, które widzicie teraz na kamerze. Szkoda, że nie ma 49, tak jak mówię, nie? Bo dla mnie... Pomiędzy. Muszę się zapytać w sklepie, czemu jest też taka duża różnica, taki duży przeskok. No i tak jeszcze jeśli chodzi o napęd. Tak jak wam wspominałem, tutaj jest SRAM Rival, tam mieliśmy SRAM Red. Kurde, Red po prostu, nie Red. No, Red.
Według mnie znaczącej różnicy nie ma. Na pewno jest duża różnica w wadze między tymi dwoma napędami, tymi grupami napędowymi. Ja nie jestem ekspertem, żeby móc coś tutaj więcej powiedzieć, więc tam się nie odzywam, jak później mnie skrytykujecie. Ale podsumowując, tobie bardziej leżał tamten rower, Team Machine. No, nawet pierwsze, mimo większej ramy? Pierwsze wrażenie tak. Mówię, że ciężko jest mi się wypowiedzieć, chciałabym ten sam rozmiar ramy. Wtedy bym ci powiedziała, na którym było mi wygodniej. Mm-hmm. Tam aż tak nie leżałam, nie? Jak tutaj, mimo że to jest mniejsza rama, więc... Dobra, lecimy. Lecimy, wracamy, żeby na spokojnie, bo czeka nas znowu długi podjazd. No słuchajcie, tak jak wam obiecaliśmy, jeszcze kilka słów od Konrada na temat Time Machine'a, tak w porównaniu, tak w pigułce do Team Machine. Tak, to zupełnie inny rower. Na pewno trochę gorzej będzie się podjeżdżać, ale za to zjazdy i płaskie tereny to jest akurat domena tego roweru, więc jak to klienci tutaj mówili, sam się rozpędza i sam się prowadzi, aż w zakrętach czasami aż za szybko, więc tutaj na pewno ta rama aero doda tej prędkości. Na pewno jest cięższy od Team Machine'a, dlatego tak, też te podjazdy będą trochę na pewno ciężej wchodziły. No ale coś za coś, tak? Zawsze tego rower możemy wybrać na płaskie, a innego na górki, tak? Zawsze lepiej mieć wszystkie dwa. Nerki można oddać? Tak, wiadomo. Tutaj też można ten kokpit sobie zmienić na taki jak w Team Machine'ie. Od tego roku też wchodzą wersje czarne, więc fajnie można to sobie skomponować. Akurat tutaj w konfiguracji na SRAM i Rywalu też jest nowa grupa trzecia, tak jakby 105 w Shimano i od tego roku SRAM zrobił ją na elektryce, więc fajnie, bo można gdzieś tam troszkę w lepszych pieniądzach na pewno ten rower w okolicach tam 28,5 tysiąca w detalu kosztuje obecnie na Rywalu, więc jak na ten Aero to całkiem fajna cena. Więc na pewno, jeśli dla miłośników szybkości, polecam Time Machine Roada, żeby Ale naprawdę, na zjazdach mega szybko. Tak. Sztywne też jest. Tak, poprzednimi jak zjeżdżaliśmy, no to zaraz jechaliśmy tam w lewo i tam jest tak z górki, nie? Stromo w dół. To Monika z reguły ze mną była, za mną, a teraz jak ja zjechałem, ja się oglądam, aż dzwoniłem do niej, czy jakiegoś wypadku nie miała, czy coś, bo nie ma. Ona się bała, bo ten rower tak przyspieszył, tak, nie? Jest naprawdę. Jednak jest to czuć, naprawdę nie jest to taki, jak to chwyt marketingowy, czy papka marketingowa, ale to czuć, naprawdę. Tak, no. Zdecydowanie. Ja jeszcze tego będę testował sobie dzisiaj wieczorem, tak jak przyjadę, zapakowałem. Ten to ma także dobrze, jeszcze nie? tego będę dzisiaj testował, więc więcej słów będę mógł o nim powiedzieć, bo jeszcze tak naprawdę na Time nie jeździłem. Na Time jeździłem, ale na stricte czasowym rowerze, ale na tym jeszcze w sumie jakoś nie miałem sposobności jeździć, więc będę miał też jakieś tam porównanie po dzisiejszej jeździe. Dobra, my nie będziemy już Konrada tutaj męczyć, bo oni się tutaj już zbierają. Proszę bardzo. Widać, uciekają. Tak jest. My też uciekamy. Dziękujemy wam za gościnę. Proszę bardzo. Że zaklepaliście rowerki i że mogliśmy poczuć to coś. W porównaniu oczywiście do naszych rowerów. Jasne. Na pewno jeszcze kiedyś się spotkamy. Tak, na pewno. Jeszcze pewnie do Wrocławia podjedziemy. Jasne. Tak, do was zobaczyć. Na Karkonosko, tak? Karkonoska 36, Wrocław. Także zapraszamy, jeśli ktoś... Rowery są. można brać. Można coś dobrać. Kolekcja 222 czeka, także zapraszamy. Dobra, lecimy. Pozdrawiam was gorąco. Dzięki, cześć. Hej. No słuchajcie, jesteśmy już po testach. Chłopaki z BMC Lab Wrocław. Tyle co przyjechaliśmy, już się zebrali w auta, pojechali. Jeszcze jak widzieliście przed chwilą, udało nam się namówić Konrada, w sumie dużo nie musieliśmy go namawiać, żeby troszkę opowiedział, tak podsumował, porównał tak naprawdę Team Machine do Time Machine. My o swoich wrażeniach już wam opowiedzieliśmy, ale chcielibyśmy wam opowiedzieć, co sądzimy o całym wydarzeniu dzisiejszym w Sobótce. Dokładnie. Możemy zacząć w sumie od atmosfery, która była naprawdę bardzo miła. Wszyscy byli pomocni, uśmiechnięci, radzili, znaczy no, dawali dobre rady. No i czuliśmy się tak normalnie, nie? Nie byliśmy spięci. No nieraz różnie bywa, a tutaj tak, naprawdę nie było, czuło się taki luz, nie? Nie było takiej sytuacji, że chłopaki jakby siedzą jak jakieś mruki, pomrukują tylko bierzcie ten rower, bierzcie ten, ale naprawdę można było fajnie z nimi pogadać. Na różne tematy, przede wszystkim oczywiście rowerowe, bo takie nas dzisiaj interesowały. Dokładnie. Oczywiście nas zapraszali do siebie, do sklepu, do Wrocławia, na Karkonoską, ale nie pamiętam ile. Ile, ale będzie wcześniej, więc takiej dobrej pamięci nie mamy. Ale niestety już nerek nie przyjmują, stwierdzili, że lodówka jest już pełna. No.
rowery z wyższej półki, nie? Tak jak zresztą już było wcześniej mówione. Ale fajnie było spróbować, przejechać się, nie? U mnie to, tak jak mówię, przepaść między tymi moim rowerem, a tymi, co dzisiaj jeździłam. Tak. Aczkolwiek między tymi dwoma rowerami, Team Machine a Time Machine, też według mnie była przepaść. Według mnie na korzyść Time Machine, Monice natomiast potrwa bardziej Team Machine. Więc dla każdego coś dobrego. No, był wygodniejszy jak dla mnie. Nie wiem czemu. Mimo tego, że jechała na większym rozmiarze niż na tym Time Machine. No ale mówię, to pierwsze wrażenie. Myślę, że jakbym tak po godzince gdzieś sama pojeździła, potestowała, no to wtedy mogłabym coś więcej powiedzieć. To co, żegnamy się z Wami. Jedziemy właśnie do domu. Stoimy tutaj dalej przy stadionie. Dokładnie. Jakby ktoś chciał sobie tutaj przyjechać, pojeździć rowerem, to przy stadionie jest darmowy parking. Tak, jest tutaj darmowy parking. Tak, i raz, że można na jakieś trasy MTB gravelowe pojechać. Tak, tutaj przed chwilą chłopak przyjechał rowerem. MTB? Tak, raczej przyjechał samochodem. Rower miał na bagażniku. Ściągnął rower i pojechał sobie gdzieś tam. Bo jak dobrze kojarzę, patrzyłam na mapie, to tutaj jest jakiś jeden z niższych szczytów, bo tym większym jest chyba Sobótka. Na Sobótce byłam osobiście, na tym drugim nie. Myślę, że kiedyś też tutaj przyjedziemy. No i oczywiście trasy szosowe też tutaj wymiatają. Widać zresztą po ludziach, że co chwilę koło nas przyjeżdżali jacyś szosowcy swoimi maszynami. Ludzie na MTB się nie pchali na ulicę. Dokładnie. Nie widzieliśmy nikogo na MTB. Ale był spory ruch. Mimo, że jest niedziela, to powiem szczerze, że trochę tych aut przejechało. Ale i tak to było, dzisiejsza impreza była na pewno dużo bardziej bezpieczna, niż jakbyśmy mieli jeździć w weekend po Wrocławiu. Dokładnie. A i też co zauważyliśmy, ludzie tutaj jeżdżą z oświetleniem nawet i w dzień. Tak, to na plus. Ciekawe jaki jest tego powód, ale no w sumie pozytywny plus taki, nie? Zarówno przednie, jak i tylne światło włączone. W trybie migającym. Słońce, pełne słońce, powłączane wszystkie lampki. Także to się szacun, chwali. Nie? No. Dobra, nie zanudzamy Was. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Będziemy brać teraz więcej takich udziałów w takich imprezach. Wiadomo, przez koronę też było trochę podwoływanych. Tak. Zresztą widzieliście u nas na blogu, w ilu imprezach mieliśmy brać udział, a wyszło jak wyszło, pozamykali nas i tyle. Kolejny odcinek za tydzień, będziemy kręcić za tydzień, będą to rajdy dla frajdy. Tak. Chyba wcześniej nic nam się nie uda. Ale to impreza bardziej taka jakby zawody dla amatorów, a nie testy rowerów. No nie. Chodzi mi o odcinek, nie chodzi mi o testy. Wcześniej być może nam się uda coś nagrać w MTB, ale na razie... A właśnie. Zapomniałam. Będzie zdziwko. Oj, będzie. No. Dobra, lecimy. Pozdrawiamy Was gorąco. Pa, pa, hej.